Cześć, to jest czwarty odcinek serii o dojrzałej duchowości i doskonale się składa, bo chcę mówić o miłości czwartego stopnia, taka miłość 4.0. Więc po kolei wyjaśnię najpierw, czym jest miłość pierwszego stopnia, drugiego stopnia, trzeciego stopnia, żeby miłość czwartego stopnia była niespodzianką. Więc przed czołówką jeszcze, miłość pierwszego stopnia to jest miłość do siebie ze względu na siebie. Miłość drugiego stopnia to jest miłość do Pana Boga ze względu na siebie, i to jest bardzo ciekawa miłość, i ją też wyjaśnię. Miłość trzeciego stopnia to jest miłość do Pana Boga ze względu na Pana Boga, i to jest takie pobożne, co sobie potrafimy pomyśleć, i tak myślimy często o miłości, chociaż nie zawsze w ten sposób potrafimy kochać. I miłość czwartego stopnia zaskoczy Was. Po czołówce postaram się opowiedzieć, co mam na myśli. Miłość 4.0 you <laughs> Takie cztery stopnie miłości to jest klasyfikacja, którą zaproponował Bernard Smerwo. Taki cysterski mnich, który żył bardzo, bardzo dawno temu i pisał piękne rzeczy na temat miłości. I on mówi, pierwszy stopień miłości. Krótko wam przedstawię te trzy pierwsze, żeby opowiedzieć potem o czwartym, który daje mi do myślenia, ale też myślę, no, daje mi do myślenia i myślę, taki czwarty stopień miłości, który bardzo mnie inspiruje i rozwija też moje myślenie na temat tego, na temat samego siebie, na temat Pana Boga i samego siebie, ale po kolei. Więc na początku człowiek kocha siebie ze względu na siebie. Bernard Slerwo mówi, yy, człowiek jest ciałem i nie widzi niczego poza sobą, ale widzi siebie. I ten siebie może się sobie spodobać, czyli może patrzeć i mówi, ale mam fajne ręce, ktoś patrzy i mówi, wow, ale mam fajną sylwetkę, prawda, chłopak na napnie bicepsa, dziewczyna wciągnie brzuch i mówi, o, super, super wyglądam, no kocham siebie, no co zrobić, kocham siebie, prawda, ktoś inny powie, wow, ale jestem mądry, ale jestem szybki, ale jestem fajny, cokolwiek, generalnie kochamy Kochamy siebie ze względu na siebie, i to jest taki pierwszy, najbardziej podstawowy stopień miłości. Możemy nim pogardzać, możemy się od niego odżegnywać, ale z drugiej strony, i yy, kochanie siebie jest warunkiem kochania innych, jest punktem wyjścia do każdej następnej miłości, więc nie ma co pośpiesznie tym pogardzać. Więc to jest ten pierwszy stopień miłości, i to ważne, żeby siebie kochać ze względu na, na siebie, bo, bo, bo to jest ten pierwszy stopień miłości. Natomiast później człowiek patrząc na siebie mówi, w moim ciele, tak ja już upraszczam, bo y, tę to, 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 to myśl Bernarda Sklerwo troszkę upraszczam, ale potem człowiek patrzy i mówi, ale widzę, że są we mnie rzeczy, które przekraczają mnie, sam bym ich nie wymyślił. Moje serce cały czas bije, chociaż nie mam nad tym żadnej kontroli. Yy, pojawiają się myśli, które wprawiają mnie w zdumienie, zachwycenie, pojawiają się z zewnątrz. I wtedy człowiek jest otwarty na to, żeby też odkryć Boga jako taki byt większy od siebie. I wtedy już człowiek kocha, no właśnie, stwórcę tego takiego fajnego ja. Czyli to jest ten drugi sposób, rodzaj miłości, kiedy kochasz Boga ze względu na siebie. Możesz też kochać Boga ze względu na to, co ci daje: talent, zdolności, wygląd, sportową sylwetkę, cokolwiek, pieniądze, dobrą pracę, ale kochasz Boga ze względu na siebie. Cudowne dzieci, prawda? Więc nagle dostajesz różne rzeczy od Pana Boga i mówisz: Wow, Boże, ale mnie obdarowałeś. Super, to jest naprawdę piękne i dobre. Więc kocham drugi stopień miłości, kocham Boga ze względu na siebie. Ale w pewnym momencie tego Pana Boga, którego spotykasz, najpierw wychodząc od miłości własnej, czyli kochałeś siebie ze względu na Siebie, potem jednak uznajesz, że jest jakiś pan Bóg, który takiego fajnego ciebie stworzył albo tak się o ciebie troszczy, więc ze względu na to, co dostajesz, zaczynasz kochać pana Boga, ale potem tego pana Boga w tej podróży zaczynasz odkrywać, że on jest wspaniały, że jest doskonały, że jest święty, że jest potężny i zaczynasz, wow, zdumiony, kochać tego Boga ze względu na Niego samego. I to jest trzeci stopień miłości, kiedy człowiek kocha Boga ze względu na Boga. Yy, nie wiem, czy tu mam jakiś cytat taki. O, z kolei, przynaglany własnymi potrzebami, człowiek zaczyna Boga czcić i zwracać się do niego, i myśli o nim, czyta, modli się, poddaje jego woli, i w ten sposób coraz lepiej poznaje, jak dobry jest Pan, i wstępuje na trzeci stopień miłości kocha Boga już nie ze względu na siebie, lecz ze względu na niego. I to jest na tym stopniu miłości człowiek zatrzymuje się najdłużej. I Bernard Sclervo nawet mówi: Bernard Sclervo, Bernard Saint-Bernard Sclervo. Nie mam pojęcia, jak się mówi po francusku, ale, ale bawi mnie to. Bernard Sclervo. Więc Bernard Sclervo, powiem po polsku, Bernard Sclervo mówi: Na tym trzecim stopniu miłości człowiek zostaje najdłużej. Bo czwarty stopień miłości jest w ogóle nieosiągalny, ale warto o nim napisać. Yy, ale to jest piękny stopień, kiedy fascynujesz się Bogiem ze względu na Boga, kiedy odkrywasz jego piękno, jego wspaniałość, jego dobroć, jego majestat, jego potęgę. Wow! I teraz Tadam, czwarty rodzaj miłości. Czwarty stopień miłości, Bernard Sclerwą mówi, nieosiągalny tutaj na Ziemi, dopiero w niebie. Ale myślę, że. To, co z tego czwartego stopnia wynika, jest warte opowiedzenia. Nie zniechęcaj się, że nie potrafisz w ten sposób kochać, bo można się do tego przybliżać. Może w pełni tego tu na Ziemi nie osiągniemy, natomiast warto jako inspirację to powiedzieć, bo warto uczyć się kochać w ten sposób, nawet jeśli w pełni jest to poza naszymi możliwościami. Wyjaśniam o co chodzi, przypominam, trzy stopnie i na końcu powiem czwarty. Pierwszy stopień miłości człowiek kocha. Siebie ze względu na siebie. Drugi stopień miłości człowiek kocha Boga ze względu na siebie. Trzeci stopień miłości człowiek kocha Boga ze względu na niego samego, ze względu na Boga i czwarty człowiek kocha siebie ze względu na Boga. I może z tym ale mi odkrycie. Pomyśl o tym przez chwilę. Gdybyś tylko umiał siebie kochać. W taki sposób, w jaki Bóg kocha Ciebie. Ile jest rzeczy, których nie potrafimy sobie wybaczyć, chociaż wybaczył nam je Pan Bóg? O ile jest rzeczach w naszym życiu, których nie potrafimy zapomnieć, chociaż Pan Bóg o nich nie pamięta? Nie potrafimy siebie kochać, nie potrafimy patrzeć na siebie takimi oczyma, na jakimi patrzy na nas Pan Bóg. Ile jest rzeczy, w których w sobie nie akceptujemy, chociaż akceptuje je Pan Bóg? Ile jest rzeczy, których od siebie wymagamy, chociaż Bóg nas od nich nie wymaga. Jak bardzo, to o moje osobiste taka refleksja, kiedy to sobie uświadomiłem, ten czwarty rodzaj miłości, żeby kochać siebie ze względu na Boga. Jak bardzo nie umiem się o siebie zatroszczyć, chociaż Bóg troszczy się o mnie nieskończenie bardziej. To jest w aspekcie dbania o zdrowie, o swoją kondycję duchową, psychiczną, fizyczną siebie zaniedbujemy, a Bóg nas nie zaniedbuje, więc nie potrafimy kochać siebie tak, jak kocha nas Pan Bóg. I Bernard Skarwo rzeczywiście mówi tak pesymistycznie, że w pełni ten czwarty sposób miłości osiągniemy dopiero w niebie, że on tu na ziemi jest niedoskonały, natomiast niech ta myśl nas nie zniechęca. Pomyślmy o tym jako o jakimś takim zachęcie do tego, żeby uczyć się kochać siebie, nie ze względu na siebie, za to, co mam, jeżeli będę kochał siebie ze względu na to, co mam, zacznę nienawidzić siebie ze względu na to, czego mi brakuje. Jeżeli zacznę kochać siebie za swoje sukcesy, zacznę nie lubić siebie za swoje porażki. A Bóg mnie lubi i kocha, niezależnie od tego, czy osiągam sukces czy porażkę. Więc to jest wielkie wyzwanie, ale też wielka inspiracja, żeby kochać siebie, tak jak kocha mnie Pan Bóg. Czyli oczywiście ta miłość, którą ma Pan Bóg do człowieka, a teraz żeby to uzmysłowić i urealnić, ta miłość, którą ma Pan Bóg do mnie, jest niepojęta, jest nieskończona, jest doskonała. To, to ogromu tego, tej miłości, którą Pan Bóg ma do mnie jednego, do ciebie jednego, nie da się tego objąć, nie da się tego pojąć, ale można zacząć próbować kochać siebie w taki sam sposób. Z tym samym rodzajem akceptacji, z tym samym rodzajem troski, z tym samym rodzajem... Bezwarunkowości, z tym samym rodzajem, no właśnie, kochania siebie, zarówno wtedy, kiedy dobrze mi idzie, jak i wtedy, kiedy upadam, z tym samym rodzajem przebaczenia sobie, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ten czwarty rodzaj miłości: żeby kochać siebie ze względu na Pana Boga, żeby kochać siebie tą miłością, którą Bóg mnie kocha. Wiecie, ta myśl, kiedy ją pierwszy raz przeczytałem, to dała mi do myślenia, że rzeczywiście rzadko myślę o tym, w jaki sposób Pan Bóg mnie kocha, w taki sposób, czy z tego wynika też przynaglenie, żebym ja na siebie patrzył w taki, taki sam sposób, tymi samymi oczyma, którymi Bóg patrzy na mnie? Z tym samym rodzajem cierpliwości, z tym samym rodzajem troski, z tym samym rodzajem zaangażowania. I tu naprawdę nie chodzi o taki egoizm, ale o przyjęcie tego, właśnie z czego wyszliśmy: że najpierw kochaliśmy siebie ze względu na siebie, i to prowadzi nas do odkrycia Boga, który takimi nas stworzył, i kochania Boga ze względu na nas, na, to, na, na nas. I to jest taki, ten drugi rodzaj miłości, przyznamy, że bardzo egoistyczny, no bo kochamy Pana Boga ze względu na to, co dostajemy i jak się o nas troszczy, ale siebie wciąż w taki sposób nie potrafimy kochać. Czyli nawet potrafimy kochać Boga za to, co nam daje, ale siebie nie potrafimy kochać w taki sposób, jak On nas kocha. Mam nadzieję, że to jest dla Was zachęcające, żeby być dla siebie lepszymi, żeby być dla siebie łagodniejszymi. Żeby ten rodzaj miłości, jeżeli. Pomyślisz o tym w ten sposób, że kochasz siebie w taki sposób, który ma być odbiciem Bożej Miłości do ciebie, to jak pięknie zaczyna brzmieć to drugie najważniejsze przykazanie, żeby bliźniego kochać jak siebie samego, a siebie mam kochać tą miłością, którą kocha mnie Bóg, to bliźniego też mam kochać w taki sam sposób jak siebie samego, czyli tą samą miłością, którą kocha go Bóg. Czyli o tego bliźniego troszczyć się tak, jak Bóg się troszczy o niego, wybaczać mu tak, jak Bóg mu wybacza, opiekować się nim tak, jak Bóg nim się opiekuje. Wow! To jest naprawdę piękny rodzaj miłości. Miłość 4.0, miłość czwartego stopnia. W pełni nieosiągalna, nie będziemy Bogiem w miłości, nie będziemy nigdy potrafić kochać tak jak Pana Boga, ale na pewno to wyznacza cel, do którego warto dążyć, na pewno to wyznacza jakiś taki kompas na naszej mapie duchowego życia. W jaki sposób mamy żyć, w jaki sposób możemy o tym myśleć, w jaki sposób czasami możemy się zatrzymać i zastanowić, czy moja miłość do siebie samego czy do ludzi wokół mnie, choć w jakimś stopniu jest odbiciem tego, w jaki sposób Bóg kocha mnie i kocha ludzi wokół mnie. Miłość 4.0 mam nadzieję, że to Was zainspirowało, zachęciło, pozwoliło Wam się poczuć bezpiecznie w Bożych ramionach, kochanymi, przytulonymi i sprawiło, że też sami ze sobą czujecie się odrobinę lepiej. Dzięki. Dziękuję też za wasze subskrypcje, za Waszą obecność na tym kanale, za wszystkie udostępnienia, za komentarze, za to, że wspieracie, za to, że dołączacie do Patronite'ów. To jest niezwykle cenne, bo chciałbym ten kanał rozwijać, a dzięki Waszemu wsparciu to jest możliwe. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku o dojrzałej duchowości.